po poprzednim odcinku zruski barbarzyńca nas zaatakował i mamy teraz przerąbane, bo wszędzie są jego wojska. Ale nie martwcie się, Rabat to bardzo waleczne miasto. A przynajmniej tak o nim mówią. Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Czwórka, a to jest trzeci odcinek Cywilizacji 5, w którym to staram się przeżyć. Mimo, że jest cholernie trudno, bo zaatakowali nas zrusi. Ale nie martwcie się. Mamy tu jakby co oddzielnych osadników, którzy... Nieważne. Mamy Marrakesz. Marrakesz się nigdy nie podda. Następna tura. Pierdziele, ile on ma tych wojsk? O, życie. Au. Au. Mamo, to boli. Łucznicy z łukiem kompozytowym. Tak. Dobra. Panowie. No przecież to tak nie będzie, że będziemy... że się poddamy tak szybko. W życiu. Nie wiecie, czym jest zuluska. Nie, przepraszam. Marokańska siła woli. A wy, robotnicy, w tym czasie osuszać bagna. Jednostka bez rozkazów. Wróć się tutaj. Następna runda. Czaka z Bratysławą zawierają pokój. Wszyscy mnie zdradzają. Pierdziele, ile on ma wojsk? Kogo mogę awansować tych? Świetnie. Pieprzamy. Dobra, może uda nam się pogadać z naszą... Rozmowa z tobą to przyjemność. No, wiem. Dałbyś radę mi coś dać? Cokolwiek? Nie. Dobra, nieważne. O, słuchaj, bagna, nie... Nie gadaj. Czy my to przetrwamy? Wielu powiedziałoby, że nie. No i prawdopodobnie... prawdopodobnie będziemy mieć pewien problem.
Wiem, że tracę złoto. Jakim cudem miałabym nie tracić, skoro... Dobra. Tą jednostkę stracę, jeżeli ją... Boże, o Boże, o Boże, Bożenko. Skarbiec jest pusty. Doprawdy nie zauważyłam. Dobra. Jednostka bez rozkazów. No ty fortyfikuj Marrakesz. A... Ty nie masz tutaj suszyć mokradeł? Susz mokradła! Skąd on ma tyle wojska? Dobra. Szturm. Gramy w otwartym terenie głównie. To róbcie coś automatycznego, bo ja to tak trochę średnio teraz ogarniam. Marrakesz ma ten. Dobra, wy się pofortyfikujcie tutaj. Nie wiem, czy mamy szansę. Ach. Nie mam pojęcia. Za dwie rundy będziemy mieć... Wiecie co, wy też robicie już coś na automacie, bo szczerze powiedziawszy... Nie mam pojęcia, co z wami zrobić. Pompa. Wspaniale, Marrakesz ostrzeliwuje. Konnica napada. A! No, ci tutaj znajdują nowy ląd. Wiem, że mój skarbiec jest pusty. Dlaczego oni mają tyle wojska? Dobra.
skupili się teraz na rabacie. Słabo, bo rabat padnie. Te, 15 sztuk złota. Dzięki. Kyzyl to mój nowy ulubiony człowiek. Aj. Tyle by było po moich włócznikach. Kogoś odkryłam. Dobra. O! Panowie, do walki. Już macie połowę życia. To jesteście tak zdrowi jak mało kto w tym kraju. Rabat zaraz padnie. No dobra. Panowie na innym kontynencie. تحياتي انا رمسيس الاله انني تكسيد. Super. Zajebać ich wszystkich. Straży koni. Wiem, że straży koni. Tu się robi kolejna konnica. Moi drodzy. Jest trudno. Jeszcze nigdy nie było tak trudno. Au, 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 au. Moja biedna kamienica. Walczyłaś dzielnie. Czym jest... A tymczasem odkryliśmy dramat i poezję. Dobra. Wspaniale. Im Namen des großen deutschen Volkes heiße ich. Znalazłam Niemców. A gdzie ja ich znalazłam?
Marrakeszu pojawił się wielki prorok, no. Przepraszam, ale to zabawne, zrobiliśmy rabat 2. Dobra. Jedziemy ich wszystkich tutaj. Upsi. Nie spojrzałam, że oni tam nie mają zbytnio miejsca. Zakładam religię. I to będzie... Będzie... Czy to jest już do wojny? Umiłowanie pokoju... Nie? Własność kościelna? A tutaj... Jeśli nie trwa wojna. A coś na wojnę? Ogrody pokoju. Tak, super. Społeczność religijna. Święci wojownicy. Budowa lądowych przed ery przemysłowej. Dobra. I nazwiemy to... To będzie religia pomocy! Okej. Okay. Tak. Wiecie, jak to się mówi, jak trwoga, to do Boga. Zniszczyli mi to miasto tutaj. Chyba, tak? Dobrze myślę, tak. No dobra. Panowie chcą się tak bawić. Nie ma sprawy. My będziemy robić kolejnych łuczników kompozytowych. Robiliśmy już sobie kolejną kawalerię. Macie. Tak, chętnie będziemy z tobą przyjaciółmi, a mógłbyś przy okazji przez to potępić tego rąbanego człowieka tu stąd? Hm? Dobra. Moi mili, trochę mnie zaskoczyła. Zaskoczył mnie rozwój wydarzeń. Jednak nie lękajmy się. Ja jeszcze raz tu założę miasto. Znowu. Dobra. Tu się robią jednostki. Świetnie. Mamy plus 1 złota. Wydaje mi się, że... Sprawa została trochę... opanowana. Bez wyciek to jest. Nie należy się cieszyć. Zbyt szybko. Uleczy twoją postać o 25 punktów.
W tej chwili to mi się przyda. Ty się fortyfikuj. Następna tura. Zwróci mnie już potępili wcześniej i już to straciło ważność, to okej. Oficjalnie mam nadal więcej punktów od tego Chucky. I co? Najostrzejsze kije. Kamehameha. Szanowny mój przyjaciel Kamehameha, mógłby mi dać może? Wielki artysta. A może weźmiemy sobie wielkiego generała? Wiecie jak jest. Wtedy wystarczy tutaj kupić. Prawda, kupienie pola aktualnie nie wchodzi w grę, ale... Zróbmy walutę. Dobra. Przespacerujmy się trochę. Wiecie jaki mam plan. Ci goście stąd nie wyjdą żywi. To miasto będzie moje. Nie wiem jak to zrobię. Przesuwanie jednostek. No ja nie chcę przesuwać jednostki. Ja bym tutaj wykupiła ten kawałek ziemi. I... Potem na Hama wpierdziła mu się w miasto. Tu jeszcze nie będzie miał mnie w zasięgu. Więc nie ma co się bać. Wy mnie tutaj nie gadać, że jesteście automatycznie i nie macie co robić. Ja widzę, że tu trzeba ulepszenia naprawić. No i świetnie. Tutaj kompozytowi idą. Dobrze. Bęk. Jednostka bez rozkazów. Panie! Idź i naprawiaj. Z tymi jeszcze poczekamy. Niech oni tu się leczą. Ci też mogliby się uleczyć, szczerze powiedziawszy. Dobrze. Potrzebuję więcej łuczników, jak tamci. No i super, wreszcie Kamehameha coś zrobił życiowo. My będziemy robić kolejnych łuczników. Kamehameha, jakbyś dał mi pieniądze, to ja bym zaraz tutaj zrobiła pewien przewrót. Ale ty mi, bracie, pieniędzy dać pewnie nie chcesz. Co trochę utrudnia nasze relacje. I co, fajnie wam? Tak, dzięki. Nie przypominam o tym więcej. Chcę zaatakować. Nobamba będzie moja. Nie ma nic fajnego, ale będzie moja. A potem pójdziemy na kolejne. Dobra, następna tura. Dobra, przyjmę twoją ambasadę.
Jak dasz mi wino. A olejka. Dobra. Teraz tak, ci będą atakować. Oczywiście w konie. To jest zgodnie z moimi przemyśleniami. To już. Jednostka bez rozkazów. Co to jest? Aha, to jest gościu tutaj. O, zajebiście. Ja mam już dwóch generałów teraz. Super. Pan generał numer jeden idzie tu. Pan generał numer dwa idzie zaraz za nim. O, stary. Ty się leczysz? Następna tura. No tak to nie będzie. No, uciekaj. Rabat się powiększył. Świetnie. Świetnie, że się powiększył. Dobra, tędy. Banglamy. To nie jest koniec, bo tu zaraz idzie drugi generał, który zaraz też im zarąbie trochę. Miejsca. No i super, a tu się robią kolejni łucznicy. I co? I co? I głupio wam teraz, cholery. W rabacie się robi powoli. Ups. Serio. Uznaję za stosowne zabić. Ależ proszę bardzo. Moi drodzy, udało się. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Przyłącz miasto. Więc oto... oto jest... powolna inwazja na tereny naszych przyjaciół, naszych najlepszych przyjaciół z Zulusów. No dobra, mam nadzieję, że na ten odcinek nam wystarczy. Wielki atak z Zulusów, to było coś, ale wygrzebaliśmy się z tego. Zaczęliśmy z dwoma miastami, które jedno padło, kończymy z trzema miastami, tylko Rabat się przeniósł na drugi kontynent. Takie tam, zdarza się najlepszym. A dalej? Dalej będziemy iść w stronę Umgungungun. Będziemy Umgungungun zdobywać. Trzymajcie się, czwórka bez odbioru.